Dowodem na słuszność tych słów jest pamięć o nich obecna wśród nas. Aby się Sybir nigdy nie powtórzył, tylko pozostał dalekim wspomnieniem. Historii wieje, a za nimi
spokojne życie wielu polskich rodzin zostało brutalnie przerwane. Znany im do tej pory świat w ułamku sekundy legł w gruzach. Łomot do domu, jednego, drugiego, trzeciego. Jakieś słowa okrutne, jakieś gesty przemocy wciąż popędzają ich. Co to wszystko znaczy? Tyle przemocy, tyle rozpaczy. Tu wieje grozą, bracia, Polacy, na Sybir wywożą nasze dzieci. Szukam mojego dzieciństwa, które skradziono przed laty. Beztroskie, cudowne chwile i czuły uścisk taty. Dom jasny, rodzeństwo i mama ukochana, która swym ciepłym głosem budziła mnie co rano. Lalki, zabawki, słodycze, czy to dziś jeszcze zliczę? Ta radość krótko trwała. Czas nastał niespokojny i nad ojczyzną naszą zawisła groźba wojny. I wkrótce, w noc lutową, u drzwi wróg opętany. Rewizja, krzyk, na Sybir! Ech, wy polskie pany! Za moją piękną lalkę, którą mi z rąk wyrwano, na pożegnanie ostatnie kilka kopiejek mi dano. I patrząc na miedziaki, oczy zaszkliły się łzami. Szyknęłam swe zabawki cicho, czułymi słowami. Dzieciństwo utracone, a zawsze bolesna luka. Choć już minęło lat wiele, a ja wciąż ciebie szukam i tęsknię za tobą. I wciąż o tobie marzę, a przed oczami mymi złych wspomnień kalendarze. W zadumie pytam, Boże, dlaczego tak się stało, by w jednym krótkim życiu aż 6 lat brakowało? Myśl nasza biegnie do tamtych dni, wyrwani ze snu nocą, w nieludzki sposób traktowani, niemowlęta wyrzucane z pociągu, wyrywane z rąk matek, wśród ich krzyków i rozpaczy. Któż zdołaby powiedzieć ból tamtych dni, tygodni, gdy zostali obdarci z ludzkiej godności, pozbawieni ludzkiej godności? Już drugi tydzień w Bydlęcym na górnej pryczy przy oknie. Głód. Nie ma czym palić w piecu, a mróz 30 stopni. Czwórka jakoś się trzyma. Magda, Bronek, Marcysia, nawet najmłodszy Kazio. I tylko Jacek. Coś dzisiaj. Jacuś już nie oddycha, cały zimny. O Boże! No co wy, pani? Zamarzł. Tak jechać dalej nie może. Wagon dla żywych tylko. On znaczy się do śniegu. Tam jemu lepiej będzie. I wyrzucili w biegu. Polskie gorzkie łzy strumieniami zraszały syberyjską ziemię. Nikt dzisiaj nie zgadnie, ile dzikich zwierząt zaspokoiło swój apetyt niewinnymi ofiarami, ludzkimi ciałami. Nikt też dzisiaj nie zgadnie, w ilu miejscach na tym największym na świecie więzieniu bez krat leżą prochy tych, którzy tam pozostali na zawsze i są w pamięci swoich najbliższych. Żadne słowo, żadne pióro, żadne słowo nie zdoła do końca opisać deptanej godności ujarzmionego narodu. Odeszli zabrani przemocą z uścisków domowych pieleszy, we wzach powiezieni gdzieś nocą, może ich podróż uciszy. Stłoczeni w ciemnościach wagonów, jak sople zawisłe w powietrzu, w tą otchłań nieludzką rzuceni, przez tych bez serc i sumienia. I w tajgach, w pustkowiu, wśród mrozu ciosali swoje przetrwanie, by pamięć ponieść o sobie i o tych,
co nie przetrwali. Wierszami, pieśniami sławieni, w historiach krwią nasiąkniętych, stoją teraz jak drzewa, wspięte wysoko do nieba. Spocznijcie już teraz w pokoju, w niebiosach, pośród aniołów, a Pan Bóg wam rany uleczy i za cierpienia pocieszy. Na miejscu przeznaczenia, w syberyjskiej tajce, rozpoczął się czas straszliwej kaźni. Wszystkich nadających się do pracy, kobiety i mężczyzn, wypędzano do wyrębu lasów. Z wielkim trudem zdobyty kawałek chleba zroszony był potem i łzami. Wielokrotnie nie jedli chleba nawet przez 20-30 dni, a z owsianych otrąb, które podkradali zwierzętom, piekli placki. Gdy ktoś na kromki porozdziela nożem, palcami na bochenku znak krzyża położy. Gdy ktoś kawałek chleba na drodze lub w lesie znaleziony ostrożnie z pietyzmem podniesie, wyrażając dla wielu przesadny szacunek i złoży na nim Bogu dziękczynny pocałunek, ten ktoś może mi wierzyć w pełnym zaufaniu. Kilka lat na Syberii spędził na zesłaniu. Po pewnym czasie głód, katorżnicza praca i okropne mrozy były przyczyną śmierci wielu naszych rodaków. W Bogu pokładali nadzieję, żeby tylko wrócić. Dlatego gorąca modlitwa i miłość do ojczyzny pozwalały Sybirakom zachować godność i człowieczeństwo. Pana,
Wszyscy, którzy przeżyliście te ciężkie syberyjskie zimy, ten głód, te choroby, insekty i te prace ponad siły, zawsze pozostawaliście pod czułą opieką swoich ciężko zapracowanych. To dla was bezimienne polskie matki. To o was sybiracki wspominek notatki w niezdarnych ułożone słowach. O was kruchych i słabych, a tak mocnych przecież, gdy chodziło o Polskę, rodzinę i dzieci. Gdy chodziło o Boga w rubryce wyznania, nie było was słabości ni chwil załamania. Choć cały twój świat się walił, w tej jednej nocnej godzinie ty, jak pisklęta pod skrzydła, brałaś swoją rodzinę, by ją ochraniać, ocalić, osłabić brutalność ciosu i nigdy się nie zgodziłaś z okrutnym wyrokiem losu. Nie ma takiego trudu, takiej pracy na świecie, której byś ty, polska matko, nie tknęła na dobra dzieci. W Sybirze na zesłaniu umiałaś robić wszystko. Wszystkie męskie zawody były twoim udziałem. Złodziejem także byłaś. Gdy szepcząc, przebacz Boże, dla nas swych głodnych dzieci na toku kradłaś zboże. Ty w czasie epidemii, by życie nam ratować, dziesiątki kilometrów umiałaś przewędrować i brnęłaś, polska matko, przez lód, powódź i zawieje i przynosiłaś lekarstwo albo tylko nadzieję. I chowałaś swych bliskich bezgłośnym serca krzykiem, bezimiennej mogile pod brzozowym krzyżykiem. Choć głód uwagę skupiał wyłącznie na jedzeniu, resztkami sił myślałaś o naszym wykształceniu. Uczyłaś nas polskiego, historii, pacierza. Uczyłaś dziwnych pojęć, jak prawość i ofiarność, godność ludzka, uczciwość, wierność, odpowiedzialność. Uczyłaś, polska matko, sama osłabła z głodu, być silnym wiarą Boga, miłością do narodu. Uczyłaś znakiem krzyża dzielić kawałek chleba, dzieląc go, ufać Bogu i wierzyć, że przetrwamy, wierzyć, że wolnej Polski na pewno doczekamy. Mama, ta moja.
Sobie ból polskich matek zesłanych na Sybir, które musiały patrzeć na cierpienia swych dzieci. Dla nich najgorsza była świadomość, że nie są w stanie zrobić nic, aby je ochronić. Nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały, wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tknącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, co sama nie zdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią, przestańmy ciągłym lamentem się poić, kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Pochylmy się na chwilę nad tragiczną dolą zesłańców zmuszanych do pracy ponad siły, w cierpieniu i w poniewierce. Ciężka praca, głód, mrozy, zawieje i zamiecie śnieżne, wszystko to odbierało siły i rodziło wielkie cierpienie. Nie było odpoczynku ni świąt. Wielkanoc albo Boże Narodzenie obchodzono tam symbolicznie. Wigilię dzielili się tylko kartofelkiem i szli do roboty. Dopiero po amnestii mogli bezkarnie zachowywać swoje obyczaje. Mogli zaśpiewać kolędę. Thank you.
troskę wybić głowy, ale nie poddawali się. Robili wszystko, by uchronić się od wynarodowienia. Ugotowałam obiad, mamo. Ugotowałam obiad sama. 3 kartofle na zupę, a na placek starłam łupę. Garść otrębów do niej dałam, jedząc bardzo wychwalałam. A potem była burza. O 1 kartofel za dużo. Nie mam już nic na wymianę, mówiła płacząc mama. Niech mama nie boli głowa, schowamy na jutro połowę. Uzbieram pod płotem lebiody, toż lepsze jak jakie miody. Mama się uśmiechnęła, do serca mnie przygarnęła, a potem opowiadała, co jadłam, jak byłam mała. Ach, jaka głupia byłam, że wtedy grymasiłam i nawet bułki nie chciałam i kakao wylałam. Dlatego dzisiaj płaczę. Czy ty mi to, mamo, wybaczysz? Ci, którzy nie wrócili, nie wytrzymali tej syberyjskiej golgoty wschodu i zostali tam na zawsze, składając najwyższą ofiarę swojego życia, byli to ludzie młodzi. Nie byli przestępcami ani wrogami. Zginęli za to, że byli Polakami. Tam zostali pochowani często w nieludzki sposób. Gdzieś pod sosnami, nie w grobie, ale w zaspach syberyjskiego śniegu. A tak bardzo pragnęli wrócić do rodzinnego kraju. 2 razy widziałem w życiu ojca płaczącego, gdy układał jak matka dziecko do snu, ciała swoich córek do wiecznego snu w chomskiej ziemi. Może zabrakło im wiary, że nie wróciły na ojczyzny łono, a może swoją śmiercią ulżyły naszej tęsknocie za krajem. Jak bliska stała się dla nas chomska ziemia, bo nic nie przywiązuje do obcej ziemi, jak złożone w niej prochy tych, których kochaliśmy. Ojczyzny, wówczas miejscowe władze wymyśliły, że wyjechać mogą tylko te osoby, które na podstawie jakiegoś polskiego dokumentu potrafią udowodnić swoje pochodzenie. W każdej lepiance, w każdym domu, w każdej rodzinie zaczęło się nerwowe przeszukiwanie wszystkich zakamarków, by znaleźć jakiś papierek, jakikolwiek dokument, na którym byłaby pieczątka lub coś, co by ją przypominało. Pewna matka 2 nieletnich dzieci nie znalazła nic,
co pozwoliłoby jej udowodnić swoje pochodzenie. Nie pomogły prośby, płacz i poświadczenia to innych osób. Gdy kolejny raz przyszłam na posterunek, NKWD-sta stanowczo stwierdził: nigdzie nie pojedziesz, bo ty nie jesteś Polką, przecież nie masz żadnego dokumentu. Sytuacja dla tej matki, jakby się wydawało, była beznadziejna. Jej ogromna rozpacz sięgała zenitu, gdy kolejny raz powróciła z niczym z NKWD, załamana, padła na kolana i głośnym szlochem powiedziała: Matko, Matko Boska, ratuj mnie i moje dzieci. I w tym momencie stało się coś dziwnego. Nagle owa matka przypomniała sobie, że ma gdzieś schowany obrazek Matki Bożej. Odnalazła go i szybko, jak tylko mogła, pobiegła na posterunek NKWD. Podała obrazek i powiedziała: oto jest mój dowód osobisty. Ten obrazek jest dowodem na to, że jestem Polką. NKWD-sta przez chwilę przyglądał się obrazkowi uważnie i powiedział: tak, skoro ty masz taki obrazek, to znaczy, że jesteś Polką. To znaczy, że możesz wracać do swojego kraju, do swojej Polski. Bogu i Matce Przenajświętszej niech będą dzięki za to, że po latach poniewierki, głodu, ciężkiej pracy wrócili wreszcie do wypłakanej, wyśnionej ojczyzny, do Polski. Jednak powrót z nieludzkiej ziemi do ukochanej Polski wcale nie był łatwy. Znowu w bydlęcych wagonach, w ciasnocie, stłoczonej do granic możliwości, często głodni i wyczerpani, ale radośni i szczęśliwi. Jednak nie wszyscy. Wielu pozostało tam, na dalekiej Syberii, na wieczny odpoczynek. Wierzę, że wrócę i tym tylko żyję, że mnie przyjaciół powitają dłonie, że duszę z brudów tułaczki obmyję, kiedy mi pierwszy polski wiatr owionie. Choć może na mnie dom własny nie czeka, ani rodzina, wracać się nie boję. W każdym bliskiego napotkam człowieka, ziemia i drzewa, w krąg wszystko moje. Wierzę, że do swej piersi mnie przytulisz, jak dobra matka wracająca dziecię. Co chociaż świstu nie słyszało kuli, lecz dosyć spiło goryczy po świecie. Serce mi tęsknota przeżarła, łzy z ucz płynęły na jawie i we śnie. Wierzę, że moja dusza obumarła, na twoim łonie, matko, znów wskrześnie. Wstanę i krzyż swój wezmę na ramiona, a gdy mnie pierwszy polski deszcz obmyje, znów drgnie do życia dusza umęczona. Wierzę, że wrócę i tym tylko żyję. Sybir to historia naszych ojców Sybiraków, tych, co padli za ojczyznę na dwuwiecznym zesłań szlaku. My, współcześni Polacy, uczestnicząc w uroczystościach takich jak dzisiejsza, dajemy przykład młodemu pokoleniu, że musimy pamiętać o wszystkich, którzy zginęli tam, na tej Golgocie Wschodu, tylko dlatego, że byli Polakami. Ale pamiętamy też o tych, którzy powrócili do swojej ukochanej ojczyzny, do Polski. Pragniemy uczyć następne pokolenia patriotyzmu, tolerancji, przebaczenia. Biorąc przykład właśnie z was, czcigodni Sybiracy, odważnie stawimy czoło wszelkim przeciwnościom i w żadnej sytuacji nie stracimy nadziei. O Matko, Matko Sybiraków, dopomóż, by już nigdy w wagonach upchani jak bydlęta, kobiety, starcy, dzieci i niemowlęta, wiezieni w mróz, skazani na śmierć przez zamarzanie. Nie jechali na Sybir Polacy, prosimy Cię o Pani.
Madonno, spraw także, by już nigdy służalcza polityka nie zataiła faktów w historii podręcznikach, by znikło ze szkół polskich historii przekłamanie o prawdę o okrutnej kaźni na Syberii. Prosimy Cię o Pani. O Matko, nie dopuść, by doznane na zesłaniu poniżenia morderczy trud, choroby, głód, łagry nie budziły tylko zemsty i odwetu żądanie. Naucz nas też przebaczać. Prosimy Cię o Pani. Matko, gdy już zniknie groźba niewoli od sąsiadów, my, młodzi, wierni pamięci naszych ojców, młodym pokoleniom przekażemy to przesłanie. Strzec wolności i wiary. Prosimy Cię o Pani. Serdecznie jeszcze raz dziękuję. Pani Irena się patrzy na nas.
Pani Irena, to chyba na Pani specjalne życzenie będzie. W imieniu wszystkich Sybiraków jarosławskich, czyli z okolicznych czterech jeszcze kół oprócz Jarosławia, składam serdeczne podziękowanie całemu zespołowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Żadne słowo tego nie wyrazi. Żeby ci nie rozpłakały jeszcze, to proszę o jedną piosenkę. Na pewno wszyscy chętnie posłuchają. Domyślacie się Pani, co to jest? Walca z Wadowicy. Dziękuję serdecznie i te skromne kwiatki wręczam Pani Danusi dla całego zespołu. Będę dziękować jeszcze ileś tam razy. Tutaj w imieniu osobistym, własnym, a także tych osób, które nie wyraziły swojej wdzięczności. Nie było nas wiele, ale
nasza polityka historyczna tak wygląda, jak wygląda i musimy cierpliwie ją budować. Dlatego w imieniu tej grupy, która tutaj była, ostała się bardzo serdeczne podziękowania za tę chwilę wzruszenia, przypomnienia nam wszystkim, nie także tych utworów i tych nut, które gdzieś tam podbrzmiewają jeszcze z opowiadań starszych osób. A także bardzo serdeczne podziękowania. Ja nie, teraz wiem, że jakiś jest punkt programu, więc nie chciałbym przedłużać. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo serdecznie.